ten senny zimowy poranek. Nie byłem umówiony z żadnym klientem. Chciałem uporządkować papiery. Ale gdy tuż po 8 rozległo się pukanie, wiedziałem, że to będzie ktoś, kto nie spał dobrze minionej nocy. Proszę. Dzień dobry. Pan Malanowski? Tak, to ja. Renata Ulska. Miło, proszę. Pani siada. Czy mogę pani pomóc? Wczoraj ktoś mnie napadł. Wracałam jak zwykle o północy do domu. I nagle podbiegł do mnie jakiś facet i mnie zaatakował. Uderzył mnie. Jak się przewróciłam, zaczął mi szarpać kurtkę, wpychać ręce pod bluzkę. Straszne. To znaczy, że sugeruje pani, że chciał panią zgwałcić? No nie mam pojęcia tak naprawdę, ale to jest jakiś maniak. To jest jakiś świr kompletny. Może pani opisać jakoś tego napastnika? Nie widziałam jego twarzy. Pamiętam tylko, że był wysoki, silny. Nie wiem, o co mu chodziło. Tylko, że widzi pan, to nie jest taka pierwsza sytuacja. Czyli, że co? Że wcześniej już panią ktoś próbował napadać? To znaczy, no nie mnie, ale moją koleżankę z pracy. Sabinę. A zgłosił to pan już na policję? Nie. Sabina się boi, że zaraz policja tam przyjedzie. Szefowa by się wściekła. A przepraszam, mogę zapytać, gdzie panie pracują? W salonie masażu. Aha, rozumiem. Ale widzi pan, to jest taki specyficzny salon. Świadczymy tam dodatkowe usługi. A, powiedzmy sobie to otwarcie, są to usługi erotyczne, tak? Właśnie. No. To chyba sam pan rozumie. Że nasza szefowa nie byłaby zadowolona, jakby policja tam zajechała. Zresztą ja też nie chciałam tego zgłaszać, na razie. Dobrze, weźmiemy się za to, proszę pani. A gdzie teraz można zastać tę pani koleżankę, tę Sabinę? Bo ja myślę, że powinniśmy zacząć od rozmowy z nią. Może ona zapamiętała jakąś większą ilość szczegółów niż pani. Ja mieszkam z Sabiną. Razem wynajmujemy mieszkanie. Ona w zasadzie teraz powinna być w domu o tej porze. A co by pani powiedziała na taką propozycję, że ja poproszę moich współpracowników, żeby od razu pojechali z panią do domu, jeśli ją tam zastaną? No to... Byłoby dobrze, no najlepiej. Doskonale, dobrze. Zgadzam się od razu. Marek! Detektywi razem z klientką przyjeżdżają do jej domu. Zapraszam państwa. Cześć, Sabina. Cześć. Tak wcześnie zapraszasz gości? Nie, to są prywatni detektywi. Dzień dobry, chcielibyśmy z panią porozmawiać o tym napadzie. K***wa, Renata, mówiłam ci. Patrz. Co się stało? Zostaw. Ten świr mnie wczoraj napadł. To jest jakiś seryjny palant, no. A może nam pani powiedzieć, jak wyglądał ten napad na panią? Nie ma o czym mówić. Jesteśmy paniami do towarzystwa i takie rzeczy zawsze będą nam się zdarzać, tak? Może to był jednak agresywny klient? Agresywny, nieagresywny? Może i agresywny. Nie wiem. Szarpał mnie, złapał za włosy. Ja...